Za mundurem panny sznurem to stare powiedzenie chyba już nieco straciło na aktualności. W mundurze coraz częściej można bowiem spotkać kobiety. Przedstawicielek płci żeńskiej nie brakuje w klasach mundurowych. Tych ostatnimi czasy przybywa w ekspresowym tempie. Uczniowie klas mundurowych z Redoutów i z Raciborza wzięli ostatnio udział w obozie szkoleniowym, a ten okazał się prawdziwą szkołą życia. Tak uczniowie klasy mundurowej z Raciborza szkolili się podczas obozu szkoleniowego w Błędowie. Pokonywanie bagien im nie straszne, podobnie jak lekcje z samoobrony. Kadeci tym razem z Redoutów szkolili się też w Rybniku. 21 wspaniałych wzięło udział w prawdziwej trzydniowej szkole życia. Jest to obóz taki, o takiej tematyce szkolenia podstawowego, ogólnowojskowego. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami działania żołnierza na polu walki, z zasadami obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej. Swoim własnym doświadczeniem tak naprawdę, bo moje doświadczenie 12-letnie w wojsku, które zdobyłem, chciałbym też przekazać młodym ludziom, którzy będą stali kiedyś przed taką decyzją, czy wybrać mundur, czy może w innym kierunku. Chciałbym mi to pokazać, jak wygląda to od strony wojskowej. Łatwo nie było. Uczniowie przez 3 dni, właściwie od świtu do nocy, uczyli się przyszłego zawodu. Wniosek z udziału w obozie szkoleniowym uczniom nasuwał się jeden. Wojsko to nie przelewki. Za nami 3 dni ciężkiej roboty. Nie jest to taka sielanka, jak się myślało, tylko że jest to jednak takie do maksymalnych możliwości pokazywane. Jest ciężko, jest ciężej. Tak zawsze każdy myśli, a wojsko to jest taka lekka sprawa, a to nie jest taka lekka sprawa. Panie majorze, kierownik szkolenia, porucznik Marcol, melduje klasę na apelu końcowym. Przychodzili zmęczeni z zajęć. Zajęcia to były głównie zajęcia w terenie. Nie było zajęć teoretycznych. Pracowali pod okiem fachowców, czyli żołnierzy zawodowych. I spisali się zawodowo. Ćwiczenia hartu ducha i siły charakteru kadetom zafundowali Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku oraz Stowarzyszenie TF-13 Skorpion z Jankowic.